Warszawa to malownicze miasto u podnóża Gór Sowich, które w tym roku obchodzi stulecie nadania praw miejskich. W 1924 roku ówczesne niemieckie władze zdecydowały o nadaniu statusu miasta, ponieważ gmina dynamicznie się rozwijała ze względu na przemysł włókienniczy. 8 maja 1945 roku miasto zajęły wojska radzieckie, a już 23 czerwca powołano pierwszego polskiego burmistrza. Zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej, Bielawa wraz z Dolnym Śląskiem stała się częścią Polski. W tym samym roku znacjonalizowano i ponownie uruchomiono zakłady włókiennicze Christiana Dieriga pod nazwą Państwowa Fabryka Wyrobów Bawełnianych nr 1 w Bielawie, a od 1950 roku jako Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego imienia II Armii Wojska Polskiego. W kwietniu 1946 roku rozpoczęto akcję przesiedlenia dotychczasowych mieszkańców Bielawy do Niemiec Zachodnich. Od tego momentu lokomotywami rozwoju stały się trzy duże zakłady pracy – Bielbaw, Bieltex oraz Bester. Ze względu na coraz większą liczbę mieszkańców przybywających do miasta za pracą w latach 60. ubiegłego wieku rozpoczęto na dużą skalę budowę budynków wielorodzinnych na osiedlu włókniarzy. Powstały nowe drogi, przedszkola i szkoły. W latach 70. i 80. XX wieku rozpoczęła się budowa osiedla 25-lecia. Dynamiczny rozwój przemysłowy miasta i bardzo duże zapotrzebowanie na wodę w 1973 roku spowodowały, że ówczesne władze zakładów włókienniczych Bieltex postanowiły wybudować u podnóża Gór Sowich zbiornik wody przemysłowej, który w chwili obecnej pod nazwą Jezioro Bielawskie jest jedną z głównych atrakcji turystycznych naszego regionu, a sam teren wokół został nazwany Kemping Sudety. Ale wróćmy do lat 90., w których to nastąpiła duża zmiana ze względu na wprowadzone reformy samorządowe i nowy podział administracyjny kraju. Od tego momentu Bielawa, podobnie jak wiele gmin w całym kraju, borykała się z problemami finansowymi, a kolejne władze samorządowe i burmistrzowie starali się realizować plan rozwoju na miarę swoich możliwości. Bielawianie przez demokratycznie wybieranych radnych uzyskali możliwość decydowania o najbardziej istotnych sprawach swojego miasta. W wyniku transformacji ustrojowej nastąpiła decentralizacja władzy publicznej. Była to największa zmiana polityczna w Polsce po 1989 roku. Władza przeszła w ręce ludzi, autentycznie wybrane rady, które decydowały wspólnie z zarządami, czy później z burmistrzami. Także to było wielkie osiągnięcie. To otworzyło nam jak gdyby drogę do rozwoju, czego myślę i Bielawa jest takim przykładem, że pokonaliśmy te różne trudności. Kiedy wprowadzono samorząd, a więc ograniczono to nasze zainteresowanie do tych małych ojczyzn, gmin, powiatów, to dalej było wspólne, tylko już takie mniej niczyje. Ta reforma, która została przyjęta, pierwsze projekty w 1989 roku, bo była jedną z czterech reform tak zwanych ustrojowych, jest jedną z lepiej w praktyce zrealizowanych. Ówczesne władze samorządowe, które zostały powołane w latach 90. i później konsekwencja już samorządności w tym obecnym wydaniu, to było poszukiwanie alternatywy dla rozwoju Bielawy. Co zrobić z miastem, które było stricte przemysłowe, a żeby dać szansę na przetrwanie i później rozwój. W konsekwencji kolejnych przyjmowanych strategii, określanych wizji, dziś Bielawa ma być innowacyjnym miastem przedsiębiorczości, turystyki, ekologii i kultury, w którym warto mieszkać. I każde to słowo, każdy ten wyraz ma swoje określone znaczenie, przekłada się na określone cele strategiczne, na cele operacyjne, które konsekwentnie i sukcesywnie wdrażane powodują, że obraz Bielawy się zmienia. W każdej kadencji lokalnego samorządu w Bielawie zrealizowano mnóstwo istotnych zadań, które rozwijały miasto w wielu aspektach gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych. Początki były jednak bardzo trudne. Nie wszyscy pamiętają, że rok 90 to są podstawowe problemy w Bielawie. Brak wody, brak telefonów, brak infrastruktury technicznej, budżet zadłużony, brak pieniędzy w kasie na wypłaty. I to była pierwsza kadencja. Udało nam to się pokonać i nawet w pierwszej kadencji przystąpiliśmy już do bardziej dalekosiężnych planów, takich jak budownictwo komunalne. Wtedy powstały projekty pierwszego budynku komunalnego i zaczęły się zalążki możliwości budownictwa społecznego. Miasto na moich oczach się zmieniało i zmienia się nadal na ładniejsze, na sprawniejsze. Sudety, dojazd z Wrocławia. W
tym przypadku realizuje się to, cośmy właśnie w pierwszej kadencji próbowali powiedzieć. Każda kadencja kończyła się jakimś sukcesem. Nie wspomnę o infrastrukturze drogowej. Pierwsza część obwodnicy, druga część obwodnicy. Oczywiście generalnie jest dużo do zrobienia, ale my żyjemy w tej rzeczywistości. Nie każdy ma świadomość, że posyła dziecko do szkoły, która jest szkołą gminną, do żłobka, do przedszkola, korzysta z infrastruktury technicznej. Rozwój cywilizacyjny Polski w ogromnej mierze, myślę, że chyba w największym stopniu właśnie zawdzięczamy działalności poszczególnych samorządów. Te inicjatywy pomnożone przez tysiące gmin i setki powiatów, one dały ten efekt, który w tej chwili widać gołym okiem. Kto jest obiektywny, to potrafi dostrzec, że Bielawa do tych wszystkich swoich naturalnych walorów, pięknego położenia dokłada również te elementy postępu cywilizacyjnego. Ogromnie się cieszę, kiedy widzę młodych ludzi zakładających tutaj rodziny, po prostu wiążących swoją przyszłość z tym miastem. I myślę, że to coraz w większym stopniu jest takim fajnym miejscem do życia. Postanowiliśmy rozwijać przedsiębiorczość, stąd też zbrojenia terenu, tworzenie podstrefy, stworzenie parku przemysłowego, również inkubatory, które dały możliwość rozpoczęcia działalności dla wielu przedsiębiorców. Także był to okres ogromnych wyzwań i cieszę się, że w tym czasie też pomyśleliśmy o edukacji. Zadbaliśmy bardzo o bazę edukacyjną, szkoły, przy nich boiska szkolne, place zabaw. Także to były rzeczy bardzo istotne. Naszym pomysłem na taką promocję miasta to była ekologia. Przy współpracy z miastem Lingen, z niemiecką Fundacją Ochrony Środowiska, zrealizowaliśmy mnóstwo projektów proekologicznych, w tym również projekty proekologiczne edukacyjne. To wystarczy po prostu po Bielawie przejechać się, zobaczyć, obejrzeć te wszystkie projekty i cieszy mnie bardzo to, że aktualny burmistrz realizuje dalej jakby tę wizję. To była nasza wspólna wizja. Władze Bielawy, poszukując alternatywy dla miasta, zdecydowały się rozwijać przede wszystkim przedsiębiorczość, ale także turystykę, ekologię i kulturę. Zgodnie z zapisami w strategii rozwoju gminy, wizja miasta brzmi: Bielawa – innowacyjne miasto przedsiębiorczości, turystyki, ekologii i kultury, w którym warto mieszkać. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć w tych dziedzinach ma na celu przede wszystkim poprawę konkurencyjności gminy oraz ożywienie gospodarcze i likwidację wysokiego bezrobocia. Bielawa w apogeum swojej wielkości liczyła 35-36 tysięcy mieszkańców. No i niestety w tym stuleciu od momentu nadania praw miejskich przyszedł trudniejszy okres, pierwsza dekada XXI wieku, kiedy zakłady włókiennicze, które napędzały koniunkturę i gospodarczą, infrastrukturalną, i społeczną, demograficzną, upadły. I można powiedzieć, po tym krachu gospodarka naszego miasta uległa całkowitej degradacji, w ślad za tym i finanse, i ludzie zaczęli z Bielawy, można powiedzieć obrazowo, uciekać wręcz, wyprowadzać się, bo bezrobocie wtedy liczyło 30 kilka procent, więc w poszukiwaniu miejsca pracy, w poszukiwaniu miejsca do życia lepszego, często w dużych miastach, często poza granicami Polski, bielawianie zaczęli się po prostu wyprowadzać. W 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej, stąd już było widać każdą złotówkę w budżecie miasta, która powiększała się o dofinansowanie działań z Unii Europejskiej. Trzeba stwierdzić, że Bielawa podwójnie na tym skorzystała, bo to, co przed chwilą powiedziałem, że w pierwszej dekadzie nastąpiło całkowity upadek włókiennictwa, czyli w ślad za tym całkowity spadek dochodów do budżetu gminy związany z tą działalnością gospodarczą, z miejscami pracy, bo to blisko 13 tysięcy etatów, z których wpływy podatkowe również zasilały kasę miejską. Nagle spadło do całkowitego zera, więc dzięki temu, że Polska weszła do Unii w 2004 roku, można było jakoś tę dziurę próbować łatać. I to dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki zewnętrzne udawało się realizować szereg inwestycji i twardych, infrastrukturalnych, ale też społecznych, które zmieniały obraz naszego miasta. Gdyby nie Unia Europejska, ten rozwój byłby niemożliwy. Dziś myślę, że po tych 20 latach obecności Polski w Unii Europejskiej można powiedzieć, że Bielawa zmieniła diametralnie swój wizerunek.
od miasta szarego, takiego brudnego, przemysłowego. Idziemy w stronę miasta właśnie zielonego, przyjaznego i takiego bliskiego natury. Staramy się też bardzo mocno stawiać na rozwój turystyki. Park miejski stał się miejscem już nie tylko zacienionym, zacisznym w centrum miasta. To stało się miejscem rekreacji, wypoczynku, aktywnego też wypoczynku. No i też miejscem, gdzie można przyjść sobie na jakąś małą gastronomię, ciastko, kawę. Bardzo wiele osób z Bielawy przybywa, ale także z miejscowości ościennych, a także turyści, którzy przyjeżdżają do Bielawy na kemping Sudety. No bardzo dobrze mi się tu mieszka, szczególnie teraz, kiedy jest park odnowiony, posprzątany pięknie, kawiarenka. O, idę ćwiczyć na przykład teraz. Z kijkami na tych przyrządach tu różnych, to jest bardzo przydatne starszym ludziom szczególnie. Gdzie indziej bym nie chciała mieszkać za życia. Bardzo mi się dobrze mieszka. Bardzo jestem zadowolona, że tutaj mieszkam. I tak jak mówię, miałam możliwość wyprowadzenia się z Bielawy. Nie. Zmienia się, widać to w parku, widać to w obiektach, tak jak skatepark. No mi się mieszka dobrze, okolice ładne, mieszkam przy górach, bo to akurat tu jestem z wnuczką, ale przy samych górach widok mamy piękny, jezioro wspaniale jest zrobione, zagospodarowane, więcej ludzi przychodzi na to jezioro, ja jestem szczęśliwa. Park, jezioro, góry, fajny widok, fajnie się tu mieszka. W porównaniu z tym, jak było kiedyś, to bez porównania. Przede wszystkim, jak wygląda Bielawa, jak ulice się zmieniają. Park mamy przecudowny, no i tą tężnię, z której korzystamy niemalże codziennie, nad jeziorem jest przepięknie, także mamy z czego korzystać. Tym bardziej, że spotykamy się tu z ludźmi, którzy specjalnie przyjeżdżają z Dzierżoniowa, żeby skorzystać z tych dobroci bielaskich. Drugim miejscem, które napędza koniunkturę turystyczną, jest właśnie Jezioro Bielawskie i kemping Sudety. Od 2021 roku został stworzony nowy produkt właśnie pod tą nazwą i otworzyło to Bielawę wręcz, można powiedzieć, na świat. Myślę, że prawie z każdego powiatu w Polsce już mieliśmy rezydentów na kempingu, a z blisko 20 państw całej Europy przyjeżdżają ludzie właśnie na kemping Sudety. Korzystają z atrakcji wodnych w Jeziorze Bielawskim, korzystają z atrakcji górsowych i my staramy się rozbudowywać tę bazę po to, żeby obok przedsiębiorczości, obok takiej twardej gospodarki rozwijać sektor właśnie turystyczny, przy okazji nie zapominając o ekologii, o kulturze i o stwarzaniu warunków do godnego życia dla mieszkańców. Strefy rekreacyjne, wypoczynkowe, place zabaw, oświata, kultura i tak dalej. Szereg działań takich, żeby Bielawa stała się miastem przyjaznym do zamieszkania. Ja pamiętam, jak tu zacząłem pracować, gdzie budynki były nieocieplone, gdzie nie było dojść do budynków, dojazdów, nie było placów zabaw, nie było zieleni. No, wyglądało to strasznie. Bielawa jest bardzo dobrym miejscem do zamieszkania, a na osiedlach szczególnie jest bardzo ładnie, estetycznie. Z wielką radością chodzę tutaj, oglądam zasoby spółdzielcze i często mieszkańcy dziękują, że tak ładnie te osiedla zostały zorganizowane, taką piękną zieleń mają i mieszkają w tak wspaniałych warunkach. To, co starzy Rzymianie nazywali jako genius loci, czyli duch dobrego miejsca, było pewnego rodzaju olśnieniem. Mając pewien pomysł na własną działalność i dalszy etap życia, trafiliśmy do Bielawy i rzeczywiście to było sekundowe olśnienie. Jak już wspomniałem, decyzja była podjęta natychmiast. Ona się wiązała również z tym, przede wszystkim z tym, że baza miejska Bielawy stwarza znakomite warunki do życia, takie, jakie żeśmy zaplanowali. Czyli to miejsce świetnie położone. Miasto o znakomitej infrastrukturze, które jest na tyle duże, że swoją miejskość niesie dumę, mnie, ale nie tak duże, żeby było męczące. Niesamowite perły i niesamowite skarby, które ma Bielawa. Miasto, które ma swoją legendarną historię i to stało się, o dziwo, moją osobistą pasją. Z każdym dniem, w którym przebywam dłużej już od kilku lat w Bielawie, coraz bardziej to miasto odkrywam i coraz bardziej ono mnie zaciekawia. To jest niesamowite doświadczenie i jesteśmy bardzo z tego dumni. To, co jest najcenniejsze w tym mieście, tego jest wysyp niebywały. Fantastycznych obiektów o znakomitej architekturze, o znakomitych wnętrzach. Mamy je na wyciągnięcie ręki, nie doceniamy tego, co mamy. I dla mnie jest to absolutnie jeden z najważniejszych argumentów, żeby tu być, ponieważ to niesamowicie wciąga, niesamowicie absorbuje uwagę i czyni życie w tym mieście bardzo atrakcyjne. Ja na nowo odkrywam Bielawę.
i na nowo zakochuję się w Bielawie. I obiecuję, że przyjadę tutaj na pewno na parę dni, żeby pobyć tu w tej Bielawie, żeby zobaczyć te cudowne miejsca, które jako może jako dziecko i jako osoba młoda może tego nie dostrzegałam nawet. I myślę, że teraz inaczej patrzę na Bielawę. Zawsze podczas swoich koncertów mówię, że urodziłam się w Bielawie, przepiękne położone miasto wokół Góry Sowie, ale ja w tej chwili coraz bardziej ją czuję. I te miejsca, które ja znałam jako młoda osoba, dzisiaj byłam w parku i jestem pod dużym wrażeniem. Nie mam słów. Chcę poczuć tą Bielawę na nowo i na pewno tutaj przyjadę. I ktokolwiek chciałby tutaj przyjechać, powinien przyjechać, bo tu jest naprawdę cudownie. Dziś oczywiście miasto samej turystyki nie wyżyje, samych handlu i usług nie wyżyje. Głównym motorem napędowym muszą być przedsiębiorstwa, musi być gospodarka i to się dzieje. W Bielawie funkcjonuje Bielawski Park Przemysłowy, specjalna strefa ekonomiczna i aż 4 inkubatory przedsiębiorczości. To ma tworzyć i napędzać koniunkturę gospodarczą. To miejsce stworzone tak perspektywicznie przez władze miasta jako drogi donikąd świetnie zagospodarowały ten teren. Powstała świetna strefa przemysłowa i tutaj żeśmy się odnaleźli. Pozyskaliśmy sporo gruntów na budowę magazynu nowoczesnego i na dalszy rozwój spółki. A jak pan patrzy na samą Bielawę, ona jest atrakcyjna do zamieszkania? No bardzo atrakcyjna, tak jak pan wspomniał. Mieszkamy na wakacjach, mamy wodę, mamy góry. Wszystko, co jest potrzebne do relaksu, wypoczynku, no i do pracy. Powoli też te miejsca pracy przybywają. Kolejne inwestycje przed nami. Dzięki temu Bielawa się zmienia. Tworzą się miejsca pracy tutaj blisko domu. Zaczynają wpływać podatki do budżetu gminy i gmina zaczyna mieć środki własne też na realizację szereg przedsięwzięć. Jestem pewien, że nowa perspektywa Unii Europejskiej będzie jeszcze lepsza dla Bielawy i po tych kolejnych latach Bielawa będzie jeszcze innym, jeszcze ładniejszym miastem.